Witamy Was na kolejnej wideo recenzji tabacznika. Dzisiaj będę recenzować Żmija oraz... Dzień dobry, Krajeś. Tak, oraz dzień dobry. Dzisiaj będziemy recenzować Liquid, jak zwykle, no, może nie jak zwykle, ale jak w większości, firmy Dr. Jack o smaku Fruit Mix. Fruity Tutti. Pakowanie się tak prezentuje, kolorowe, obszerna paleta owoców, do wyboru do koloru. Tutti Frutti. No. A jakie tu są te owoce? No, na opakowaniu mamy zielone jabłuszko, pomarańcze, banan i winogrono. No ale opakowanie, jeszcze chyba nie widziałem, żeby jakiś Fruit Mix jakoś szczególnie to, co jest na opakowaniu, było zgodne z zapachem czy aromatem. No nie. No każdy, to już kwestia gustu, każdy wyczuwa no, ale jak ktoś co innego. Widzi, ale jak ktoś widzi, kurde, taki bukiet owoców, tak, to sobie myśli, o, wiele owocówka, fajnie. Będzie wszystko. No. Dobra. I jaka moc? 18. 18 mg nikotyny na mililitr likwidu. Tak. Także tego. Liquid ogólnie prezentować mamy przyjemność dzięki wspominanemu już przeze mnie sklepu, w sumie to małej sieci sklepów Zambrów, Ostrów, Bielsko-Podlaski, Ostrów Mazowiecki oczywiście. Już nieraz mówiłem dalej i wciąż się utrzymuję, że polecam tam zajrzeć. Dobra. To tak. Buteleczka się prezentuje tak. Wcześniej już Jacka pokazywaliśmy, więc nie ma żadnych zmian. Oprócz tego, że etykietki się różnią na butelce. Ale to tylko etykiety. Liquid tutaj może być widać, że taki lekko różowy kolor. Jest całkiem przejrzysty, kolor jest taki słaby, ale taki delikatnie różowy. Bardzo ładnie. Nie jest taki esencjonalny ten nie kolor. Jest nie będzie nam tak aż brudził grzeleczki. Tak, dobra. I moja ulubiona rzecz doktora Jacka, czyli port w postaci metalowej igły. Jest po prostu świetny. Nie ma odpowiednią średnicę wewnętrzną, więc gładko wycieka i wszędzie wejdzie. A ja powiem, a to jest moja ulubiona część buteleczki. Jest trójkąt. Trójkąt równoramienny. Albo równoboczny, to już... Równoramienny jest na pewno, równoboczny jest też równoramienny. To tak. Geometria. No, to teraz wmuchniemy tego Fruit Mixa. Nie, Fruity Tutti. To ja powiem. Pierwszy skojarzenie, jak mocham ten liquid. Czekaj, ja pierwszy. Już się wtrącił, no. Nie, dobra. Nie. Ja mówię. Nie. Nie no, owoce są, nie. Tylko że jednak na pierwszym planie mocno dominuje arbuz, którego na opakowaniu nie ma. A przynajmniej coś, co przypomina w zapachu arbuza. Jak się mocniej sztachnąć, to zaczyna być czuć jeszcze jakieś owoce. Może jakiś cytrus. Nie jest słodko w zapachu. Jest dość fajny aromat. To jest dla mnie zapach bliżej niezidentyfikowany. Bo kurde, co, to jest zapach dzieciństwa. Takiego jakiegoś... O, prawie poczułem coś, jakby czarna porzeczka. Ale myślę, to mi się jak... z takimi cukiereczkami kojarzy. Takimi multiowocowymi. Multiowocowy. Multivitamina, multiowoc i wielowitamina, tak? No, srak ci na ptaku. Ale ja nie czuję arbuza. A nie, czekaj. Czuję arbuz. I czuję porzeczkę. No właśnie... Arbuza na pewno, a potem coś takiego kwaskowatego, może tej porzeczki. Ale tak się tak mocno wąchnąć, dopiero czuć resztę jakieś tam owoce. Bo tak naprawdę to jest taki coś owocowy ten aromat, ale tak ciężko powiedzieć co. Wiśnia tylko ten arbuz. Nie jest. Winogron też nie jest, kiwi też nie. No głównie ten arbuz. Ale tak... Ale mix fruit, no. Pachnie trochę mieszanko. Pomarańczy z jabłkiem, tak mi się to skojarzyło. Różnie to pachnie, naprawdę. Jest tak... Coś z owocami jest, ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić co. Dobra, czyli ten, jak to? Multiowocowy wielowitaminowy. O, multiowocowy wielowitaminowy, zapamiętałem. Dobrze, to teraz degustujemy, ja sobie wezmę łyżkę wody. Bartek już rzucił palenie, będzie pił wodę, ja będę tylko próbował. To jest woda z liquidem, roztwór 1/3.
Dzisiaj roztwór 30%, w sumie to 33%. Proporcje chciałem powiedzieć. Dobra, to tak, palimy na sprzętach. Nie żartuję. Palimy na sprzętach. Wolimizer wersja druga i Vivi Mini Pastru. Poczciwy wodzik z baterijką X6 z Singapuru. Który recenzję znajdziecie na naszym kanale. No, exactly. No. Cheers. Cheers. Na pierwszy rzut planu. Pierwszy rzut planu? To tak samo jak z zapachem. Co ty dzisiaj się masz w tym wysłowie? Na pierwszy rzut planu. Rzut na deski. Ktoś miał ciężką noc chyba. Kontynuując. Na pierwszy rzut planu. Na pierwszy rzut planu czuć arbuz i porzeczkę, tak jak wąchaliśmy. To były pierwsze smaki wyczuwalne. Następnie, jak dymek wchodzi do gardełka, czuć inne aromaty. Ja na przykład czuję właśnie to pomarańcz, jabłko i coś jeszcze. Tylko nie mogę wyczuć. Ale na pierwszy rzut planu to arbuz i porzeczkę. No, arbuz zdecydowanie dominuje. Mówię, na opakowaniu go nie ma i tak ciężko w sumie powiedzieć, czy to arbuz. To przypomina arbuz, bardzo mocno przypomina arbuz. Na pierwszy rzut planu. Ale nie, to taki arbuz, jeśli to jest arbuz, to taki średni arbuz. Ale rzeczywiście, jak się troszkę mocniej zaciągnie, przytrzyma się troszkę ten dymek, to zostaje gdzieś tam na końcu języka jakiś dodatkowy posmak owoców. Ja tam nie jestem w stanie wyodrębnić jakichś poszczególnych owoców, ale na pewno to nie jest jeden owoc. Tak, to jest dużo owoców. Jest multiowocowy. No. Ale 18 dla mnie za mocno. Już mi brakuje w gardło, aczkolwiek jest przyjemnie. Jak na 18. Nie ma co. No tak, kurczę. Ciężko mi będzie ocenić ten smak, bo nie ma go do czego porównać. Można go porównać do innych wieloowocowych. Ale zapach jest świetny. Tak, by the way. Kontynuuj. Można porównywać do innych wieloowocowych, ale to tak. Jakby w tej kategorii porównywać, to trochę blado by wypadł w sumie. Z Liquina wapowaliśmy tak. Wielowoc. Miał inny zapach. Tak mi się wydaje. Już nie pamiętam szczerze. Albo z pojedynki. To zupełnie inna gama aromatów. No niż tak. Niż tym, co do tej pory próbowaliśmy. Inne tutti frutti. Nie jest źle, na pewno. Tylko, że jest dość słodki. Jest słodki. To nie każdemu może pasować, na przykład no teraz na jakiś czas lubię sobie taki słodki zalać, ale nie zawsze. Nie no, jest dobry. Jakbym miał go ocenić, to dam takie mocne 4, naprawdę. Ja 4. Nawet z takimi zadatkami na coś więcej. Haczyk plusowy taki. Tak, no bo jest... Haczyk plusowy. I nie gadam tym lepiej. Miałem dzisiaj problemy z układaniem sensownych zdań, ale to nie jest źle, jest zabawnie. No. No dobra, no to co, zostajemy przy ocenie 4. 4 plus takie. 4, przyjemny, nie drapie tak gardło, jak na 18. Fajne zawsze aromaty. W palecie szóstki. Jest głębia aromatów, na pierwszym rzucie planu coś innego, na drugim rzucie planu jeszcze coś innego. To jest na pewno zaletą tego jest to, że ten aromat jest dość mocny. Nie jest za mocny, nie jest za słaby, jest taki w sam raz w sumie. I przy tej cenie, bo Dr. Jack kosztuje, przepraszam, 10 zł równe, to jest naprawdę dobry stosunek jakości do ceny. Sam smak, mówię, nie każdemu może przypaść do gustu, ale zwolenników może to swoich znaleźć. Na pewno. Bardzo porządny liquid. Tak. Czwóreczka jest uzasadniona 100%. Dobrze, no to podsumowując wszystko do kupy, my dajemy 4 jednogłośnie. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. I tak dalej.
No, do subskrypcji, do lajkowania. Kiedyś ty to wszystko mówiłeś. Nie, ja wszystko to mówię. No. Ale wy już to wszystko znacie, więc po co powtarzać? Tak, i zachęcam do odwiedzenia sklepu, o którym wcześniej wspominałem. No i będzie tyle. Zobaczymy się w następnym wideo recenzji, a tymczasem... Hejo. Hejo.